niedzielę 15 czerwca świętować będziemy Dzień Patrona Miasta Bełchatowa. Z tej okazji przygotowano uroczystości, ale i atrakcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Mamy w swoim patronacie świętego kościoła katolickiego, kościoła powszechnego, dlatego chcemy ten dzień przeżyć w sposób szczególny. Dlatego rozpoczniemy już o godzinie 11:45 pod pomnikiem Jana Pawła II. Tradycyjnie spotykamy się i wszystkich tych, którzy chcą, którzy uważają, że za swoją potrzebę przyjść i złożyć kwiaty w hołdzie Janowi Pawłowi II, świętemu Janowi Pawłowi II, honorowemu obywatelowi naszego miasta i jednocześnie naszemu patronowi. Zapraszamy serdecznie, będzie taka możliwość, spotkajmy się wszyscy, organizacje, partie polityczne, samorządy, szkoły, abyśmy wszyscy oddali cześć temu wielkiemu człowiekowi, a jednocześnie temu, który jest dziś orędownikiem naszym w niebie, bo jako osoby wierzące wiemy, że jako święty w jakiś sposób szczególny ma w opiece również i nasze miasto. O godzinie 12 będzie uroczysta msza święta i będzie ta uroczysta msza święta koncelebrowana. Uczestniczyć w niej w koncelebrze będą proboszczowie kościołów naszych bełchatowskich pod przewodnictwem księdza prałata Krzysztofa Nykiela. To jest ksiądz, który na stałe pracuje w Rzymie, był bliskim współpracownikiem Jana Pawła II, później bliskim współpracownikiem Benedykta XVI, a dziś należy do jednych z ważnych osobistości kreujących określony obszar oddziaływania w Watykanie za wolą Ojca Świętego Franciszka, więc szczególna osoba. Nie jest pierwszy raz w Bełchatowie, był już kilka razy, ale jego obecność, mam nadzieję, że w jakiś sposób jest też łącznością z osobą Jana Pawła II, bo był to bliski współpracownik Jana Pawła II. O godzinie 15:30, właściwie o godzinie 15:00 rozpoczniemy marsz dla życia i rodziny. Ta manifestacja, która odbędzie się z udziałem bełchatowian, odbędzie się w Bełchatowie po raz drugi, ale to nie jest tylko i wyłącznie manifestacja, która odbywa się w Bełchatowie. Tego rodzaju marsze dla życia odbywają się w wielu miastach w Polsce, mają już swoją tradycję, mają również wspólną swoją federację, która jednoczy tą ideę. To spotkanie przygotowuje Stowarzyszenie Młodych Bełchatowian Impuls i tu też podziękowania dla nich, że angażują się po raz drugi i są konsekwentni. Mam nadzieję, że na ich zaproszenie, na nasze wspólne zaproszenie wielu bełchatowian odpowie pozytywnie i stawimy się na tym marszu, który odbędzie się ulicami naszego miasta. W sposób szczególny zapraszamy na piknik rodzinny, który odbędzie się w ogrodach parafii Farnej. To jest kontynuacja idei realizowanej przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, a samorząd miasta jest tu partnerem. Chcemy, aby ta idea Dni Rodziny była w Bełchatowie kontynuowana. To dobre doświadczenie. Mam nadzieję, że każdy, kto zechce przyjść do ogrodów przy parafii Farnej, znajdzie dla siebie coś miłego. Szczególnie zapraszamy całe rodziny, młodych dzieci, bo będzie wiele konkursów, wiele zabaw, tak jak było to tradycją lat poprzednich. Myślę, że kulminacją tego dnia będzie koncert zespołu TGD, czyli trzecia godzina dnia. Zachęcamy, by Dzień Patrona Miasta przeżyć w sposób szczególny, oddając cześć wielkiemu człowiekowi, papieżowi rodziny. Z wydarzeń towarzyszących Dniu Patrona Miasta odbędzie się 13 czerwca o godzinie 10:30 w sali herbowej 11. Powiatowy Konkurs Pontyfikat Jana Pawła II. Organizatorem tego konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 5 w Bełchatowie oraz Szkoła Podstawowa nr 13 w Bełchatowie przy współpracy z parafią pod wezwaniem zesłania Ducha Świętego w Bełchatowie oraz parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Grocholicach. Dzień przed obchodami Dnia Patrona, czyli 14 czerwca w sobotę, o godzinie 11 rozpocznie się piknik rodzinny w ramach kampanii Samorządu Województwa Łódzkiego.
pod nazwą Rodzinnej Energii Moc. Ten piknik odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego. Piknik ten odbywa się na Placu Narutowicza. Tradycyjnie przy organizacji Dni Rodziny odbywa się rodzinny rajd rowerowy organizowany przez Grupę Prawda i Załogę Rowerową Zgrzyt. Start tego rajdu nastąpi o godzinie 14:30. Miejscem zbiórki jest parking przy kościele parafii Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła Świętej Barbary na osiedlu dolnośląskim. Odbędzie się również happening Zryw Wolnych Serc w ramach Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki 2014. To o godzinie 15:20 w Miejskim Centrum Kultury. W Dniu Patrona 15 czerwca na Placu Narutowicza będzie można jeszcze skorzystać z bezpłatnych badań mammograficznych w godzinach od 9 do godziny 18.